W długie trasy gdzieś jeździłaś do tej pory? W długie samochodem? Tak. No, nad morze kocham jeździć i w góry tak samo, ale nad morze, bo to taki mój kierunek. Kocham morze i lubię te trasy. I najbardziej lubię jeździć sama wtedy. Bo, nie, no poważnie? Wiesz co, bo jakby jazda samochodem jest najfajniejsza wtedy, gdy po prostu prowadzisz. Ja bardzo lubię prowadzić. I jedziesz i właśnie słuchasz muzyki i tak sobie myślisz i jest fajnie. A jak jeździsz, to śpiewasz? Czasem śpiewam, ale nie wiem. Nie będziemy cię namawiać. Różnie mi to wychodzi, okay. Ale lubię, tak, no zależy jakie kawałki, ale tak. Zapraszamy, żebyś chociaż rano przez chwilę posłuchała, to na pewno wiesz. Wiesz co, no jak nie jeżdżę samochodem, dobrego. To praktycznie nie słucham rady, ale wiesz co, ostatnio zaczęłam sobie poprzez telewizor włączyć radio rano, żeby usłyszeć przede wszystkim jaka jest pogoda i jak się ubrać. A, to nie za bardzo mądrze przez złą pogodę. Aha. Nigdy się moja pogoda nie sprawdza. No to niedobrze się zareklamowałeś. Ale nie, dobra, obiecuję wam, że jutro włączę Vox. Dobra. No i co, do której masz próby, jak tak o 10 zaczynacie? 10 do 16, potem chwila przerwy i wieczorem od, jeżeli będzie sala od 20, to od 20 do 24, a jak nie będzie, to dopiero od 22 do 24. I tak czuję, że mam strasznie mało czasu. A kiedy finał? Za tydzień. No w ten właśnie. Jest półfinał. I zobaczymy, co się wydarzy. Trzymamy kciuki. Trzymajcie, bardzo się przydadzą. Zwłaszcza, że naprawdę jestem tak dumna z tego, co się wydarzyło już, bo no tak naprawdę w tym półfinale mamy dwie dziewczyny, które trochę z tańcem miały już do czynienia. Tak. Poza tym kobiety, którym jest naprawdę łatwiej. No i mojego Krzyśka, który zaczął zupełnie od zera i jak dla mnie zrobił największą robotę. Tak.